niezmiernie miło, że mogę po raz kolejny zająć Państwu trochę czasu. Oczywiście ze względu na moje indywidualne zainteresowania będę mówił o mennictwie greckim, które jest mi najbliższe, a nawet na plan dalszy spycha w mennictwo antycznego Rzymu. I chciałbym Państwa zainteresować tematem, który pozornie powinien wydawać się czymś bezsensownym. Może się wydawać, że będę gadał o truizmach, bo przecież na Boga, każdy kto zbiera monety wie, że portret władcy umieszczony na monetę, a jak nie władcy, to rządzącego, a jeśli nie rządzącego, to jakiegoś tam bohatera, który zmienia się w zależności od apatyki i zapatrywań, jest rzeczą tak normalną, że właściwie trudno chyba byłoby znaleźć osoby zapytane na ulicy, czy zdają sobie sprawę z tego, że mogą być monety bez owych portretów. Szczególnie, proszę Państwa, kiedy spojrzymy na wczesną nowożytność, czy późne średniowiecze, to nie ma praktycznie monet, na których owego portretu nie było. W rzeczywistości, proszę Państwa, to, że na monetach pojawił się portret, to była ogromnie długa i żmudna batalia. Nie chciano umieszczać owych portretów, długo się to nie udawało, a jak już raz się udało, to jednym udało się wcześniej, drugim później i dopiero praktycznie w czasach antycznego Rzymu, czy pod koniec okresu hellenistycznego, w wieku III, II, ten portret zagościł na stałe. Od tego czasu nie zmieniło się kompletnie nic. Ale zanim do tego doszło, ta droga do portretu, a potem do umieszczenia go na monetach, była, jak powiedziałem, bardzo żmudna i długa. To, że tu na tym dość słynnym obrazie Caravaggia, przedstawiającym Mateusza, tego świętego Mateusza od Ewangelii, który był celnikiem, jak Państwo dobrze pamiętacie, a więc musiał znać się na monetach, pokazano go, jak siedzi przy stole. I tutaj już dla Caravaggia było oczywiste, że musiał być portret. Mamy tutaj pokazane coś, co ma symbolizować denary rzymskie. A zresztą, proszę Państwa, to jest tak potwornie przemyślane dzieło, że jak Państwo sobie zapytacie, kto napisał, czy przypomnicie, kto napisał o 30 srebrnikach Judasza, to okazuje się, że był tylko Mateusz, bo Marek o tym wspomniał, ale nic nie napisał, o jakie monety chodzi. I tutaj to jest wyraźna sugestia, że chodziło o monety rzymskie. W rzeczywistości, proszę Państwa, ta zabawa zaczęła się bardzo, bardzo wcześnie. Dlatego, proszę Państwa, że wszystko zaczęło się w starożytnej Grecji, jak Państwo pamiętacie, wrócimy zresztą do tego. Grecy byli tymi, którzy rozpowszechnili monety. Oczywiście nadal aktualna jest teza, że monety wynaleźli Libijczycy, oczywiście słowo wynaleźli w cudzysłowie, bo znaleziska z ostatnich lat z terenu Izraela, szczególnie z takiej miejscowości, która nazywa się Ekron, to była ta nazwa antyczna, pokazują, że do monety dochodziliśmy my, jako ci, którzy się dzisiaj posługują, w zaskakujący sposób. Że to nie było tak, jak coraz częściej, jak do tej pory mówiliśmy, że było to gest jednorazowy. Było to uwieńczenie czy zwieńczenie pewnego procesu, który trwał przynajmniej kilkaset lat, a właściwie no kilkadziesiąt, to na 100%, i miały owe monety swoich poprzedników. Ale to, co najważniejsze, zrobili Grecy. I proszę Państwa, dlaczego na monetach greckich nie ma portretu? Ano, proszę Państwa, dlatego, że Grecy w ogóle podchodzili do sprawy portretu dość specyficznie. Macie Państwo tutaj przedstawienie, jedna z najstarszych VI wieku malowideł, ukazujące cały szereg postaci, które są opisane. To samo, proszę Państwa, macie na artyckich naczyniach, czy czarno, czy czerwono figurowych, gdzie często, jak jest niejasne, nie ma odpowiednich atrybutów, malarz napisał, o kogo chodzi. Bo więc, proszę Państwa, z tymi portretami greckimi to było tak, że Greków nie interesowała ta fizjonomia, do której my się jesteśmy przyzwyczajeni, i to, co my nazywamy portretem. To znaczy, jest to rzeźba,
która oddaje w jakimś tam stopniu twarz czy wygląd twarzy, głowę konkretnej osoby. Natomiast Grecy, proszę Państwa, zupełnie inaczej postrzegali tę gałąź sztuki. Nie chodziło o pokazanie konkretnej osoby. Chodziło o pokazanie pewnej idei, o pokazanie pewnych cech, które powinny przyświecać danej osobie. I proszę Państwa, jest taka słynna rzeźba tyranobójców, znana zresztą w szeregu kopii, gdzie wiemy, że jeden był młodszy, drugi był starszy. Ale proszę Państwa, jeden jest starszy, bo ma brodę, drugi jest młodszy, w związku z czym tej brody nie ma. Ale proszę Państwa, nie można powiedzieć, że tak ci tyranobójcy wyglądali. Ponieważ ta rzeźba dwie owe postaci, dwie sylwetki ludzkie mają pokazać, czym tak naprawdę ci tyranobójcy mogli być. Że byli dobrze wysportowani, że byli piękni, że byli i tak dalej, i tak dalej. I to samo, proszę Państwa, mamy chociażby portret, w cudzysłowie, Temistoklesa piątowieczny, czy najsłynniejszą rzeźbę ukazującą Periklesa. Nie ma, proszę Państwa, podręcznika historii, której by tej rzeźby nie pokazano. Bo to, proszę Państwa, także w słynnej pogrzebowej mowie Periklesa, przekazanej przez Tukidydesa, zawarto fragmenty, które uważane są, acz błędnie, za najlepszy obraz ateńskiej demokracji. Tej niby demokracji indywidualnej. Ale proszę Państwa, to jeśli by tak było, że każdy powinien wiedzieć, a przynajmniej każdy Grek, który przecież pisanie, czytanie to było chyba bardziej obowiązkowe i bardziej popularne niż dzisiaj, bo pojęcie analfabetyzmu praktycznie nie istniało, to popatrzcie Państwo, dlaczego jest napisany Temistokles? Dlaczego, proszę Państwa, jest napisany Perykles? Bo, proszę Państwa, okazało się na przykład, że takich rzeźb mamy kilka. I na każdej podpisany jest kto inny. Bo chodziło, proszę Państwa, o to, żeby pokazać pewne idee, odzwierciedlić postawę człowieka, to, czym sobą reprezentował, jaką zajmował pozycję w społeczeństwie. I proszę Państwa, na tej zasadzie dopasowywania do pewnych opisów przez lata chodzi wielu, w paru książkach jest to napisane, dlatego to pokazałem, pokazany jest obraz człowieka z takim wałeczkiem, który traktowany jak jest jako diadem królewski, o czym będziemy mówić, że jest to pokazany jeden z najwybitniejszych władców Seleukidów, Antioch III. W rzeczywistości, proszę Państwa, jest to bzdura. Jest to portret rzymski, przedstawiający Rzymianina, który z tego też powodu, że nie było tej klarownej jasności pojęcia portretu, został uznany za portret owego wielkiego władcy. Ale proszę Państwa, nagle, skoro jesteśmy przy Seleukidach, to jeden z następców Antiocha III, Antioch IV Epifanes, Antioch Objawiony, który zresztą poprzez Polibiusza, który nie lubił Antiocha, bo dokopał kilka razy Rzymianom, a Polibiusz był prorzymski, nazywał go Epimanes, czyli szalony, dlatego, że pozwolił sobie chodzić przebrany za zwykłego człowieka po agorze w Antiochii i pytać ludzi, a co wy sądzicie o tym waszym królu? A czy wam się gospodarka podoba? A może coś wam się nie podoba? Ale to była złośliwość Polibiusza. I w pewnym momencie, proszę Państwa, dochodzimy do sytuacji takiej, że my znajdujemy rzeźbę, która nie jest już podpisana. To jest, proszę Państwa, fragment, to jest tylko głowa. Bo proszę Państwa, tak naprawdę to przy pewnej masówce to najpierw robiono całą figurę, cały tors, a potem tylko jak trzeba było, no to się dorabiało głowę tego, dorabiało głowę tego i wstawiało w odpowiednie miejsce. Ale proszę Państwa, tutaj już jesteśmy w wieku drugim przed naszą erą. Sytuacja jest śmieszna, ponieważ to, że to jest Antioch, my wiemy na podstawie podobieństwa do portretu pokazanego na monetach. Bo wtedy już te monety nosiły portret. A proszę Państwa, a tak naprawdę, zobaczcie Państwo, mamy jedną ze słynnych rzeźb brązowych. Od razu przypomnę, pozwolę sobie przypomnieć. Mówienie, że rzeźba grecka była rzeźbą w marmurze jest błędem.
Rzeźba grecka robiona była w brązie, tak jak ta oryginalna rzeźba. Tradycja wschodu, że tutaj mamy oczodoły, one musiały być wypełnione czymś rzeczywiście przypominającym oczy. Natomiast problem polega w tym, że większość rzeźb greckich dotarła do nas nie w oryginalne, a w rzymskich kopiach, które były wykonane w marmurze. I żeby, proszę Państwa, jeszcze trochę zamotać to wszystko, to pozwolę sobie powiedzieć, że jak Grecy już zaczęli rzeźbić także w marmurze, to i tak to wszystko było malowane. Było to wszystko brązowe, białe, czerwone, żółte, czarne. I gdybyście zobaczyli Państwo rekonstrukcję tego wszystkiego w kolorach, jak chociażby rekonstrukcję też Partenonu, to byście Państwo patrzyli, o Boże, jaki kicz. No straszny, jarmarczny kicz. Ale tak to wyglądało. Tutaj, proszę Państwa, kiedy nie mamy monet, proszę Państwa, portret okresu helenistycznego. Kto to jest? Tylko historia wie. Tutaj mówimy niekiedy o Demetriosie Poliorketesie, synu tego, który miał zastąpić Aleksandra Antygona Gonatasa. Przy czym, proszę Państwa, ten brak portretu nie wynikał z braku umiejętności. Bowiem, proszę Państwa, sztuka monetarna, którą my uważamy za wybitną, acz Grecy nie przykładali do tego specjalnej uwagi. Pozwalali sobie, na przykład mieli stęgle zrobione przez wybitnego artystę i w pewnym momencie mamy tak, jak byłyby dwa pudełka i trzech wybitnych artystów, to tu raz składali stęgle awersu, z drugiego pudełka awersu. I następnego dnia szedł ten mincerz, brał jedno, to biegło i nieważne było, czy to było od tego artysty, od drugiego, chodziło o wybicie monet. I proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę. To są jedne z najpiękniejszych monet w starożytności bitych. To są duże monety syrakuzańskie. Tu jest nimfa Syrakuza. Tutaj, proszę Państwa, jest kwadryga, nad którą leci Nil. I proszę Państwa, przez lata ta moneta uważana była za genialną. Proszę Państwa, przez lata zastanawiano się, skąd ta fryzura fenomenalna, jaki to był genialny pomysł artysty. I kiedyś pani Ola Krzyżanowska, już nie żyjąca, wybitny znawca numizmatyki antycznej, powiedziała tu zresztą w tej sali, że ona jedna wie. Bo jak zobaczyła, jak się jej córka kąpie i jej włosy się rozpuściły tak na wodzie w wannie, to właśnie to jest ukazanie nimfy, która pływa w wodzie i te piękne włosy tak się rozłożyły na tafli wody. Tutaj macie Państwa kolejną boginię, Atenę, z pięknym hełmem. I proszę Państwa, jeżeli tak, to dlaczego były z tym takie kłopoty? I kiedy właściwie doszło do stworzenia owego portretu monetarnego? Te najstarsze monety elektronowe bite w Libii i natychmiast, albo nawet współcześnie bite w greckich miastach Azji Mniejszej, przede wszystkim Jonii, nie mają portretów. Mamy oczywiście te wgłębione kwadraty, których genezę należy łączyć z tym, że sprawdzano zawartość bryłki metalu, ponieważ posługując się kamieniem probierczym, można było stwierdzić tylko, co jest na brzegu. W związku z tym zaczęto robić takie wgłębienia, żeby zobaczyć, co jest w środku. Ale proszę Państwa, tu, na tej stronie, nie ma żadnego portretu. To jest moneta władcy lidyjskiego. I proszę Państwa, tu jest symbol potęgi. Symbol władzy. Głowa lwa i głowa byka to typowe symbole władzy, potężnej władzy królewskiej, które pojawiły się na Bliskim Wschodzie. A dalej, proszę Państwa, znowu mamy głowę, nawet jeśli tutaj mamy coś tam napisane. A co to jest napisane? To jest napisane językiem lidyjskim, posługującym się w większości literami greckimi z dodatkami innymi, które nie potrafimy zidentyfikować. Próbowaliśmy to identyfikować z władcami, z miastami, nieważne, nie wiemy, ale jest symbol władzy. Władza, która tą monetę puściła do obiegu i która, proszę Państwa, zapewne na początku to tak trząsła tymi, którzy nie chcieli się nimi posługiwać. Mamy tutaj, proszę Państwa, monety perskie, Cyrusa Wielkiego, także bite za Dariusza I. Jednego z najwybitniejszych władców starożytności, tego, który zbudował Persepolis, wykorzystując wszystkich
z mieszkańców swojego imperium. Mamy pokazanego łucznika. Wcale to nie znaczy, że to jest władca. Możemy się kłócić co do tego. Mamy tu łucznika, mamy łucznika, mamy też innego. A dlaczego on biegnie? Ano bo proszę Państwa, to jest okres archaiczny, kiedy w taki właśnie sposób w sztuce greckiej pokazywano sylwetki ludzkie. Macie Państwo masę tego przykładu. Ale możemy, proszę Państwa, być chyba pewni, że pierwsze portrety, nawet jeśli były stylizowane, to zaczęły się pojawiać nie w Grecji, a w świecie Imperium Perskiego. Dlatego, że to jest, proszę Państwa, moneta bita w greckim mieście Kizykos, o czym świadczy, proszę Państwa, ten wizerunek tuńczyka. Na wszystkich monetach Kizykos jest wizerunek tuńczyka. Ale, proszę Państwa, to jest wiek IV. To już w czasach Imperium Perskiego zaczęły się spory między satrapami, wielkimi satrapami i królami perskimi. I proszę Państwa, tutaj pojawia się, przepraszam, nagle pojawia się twarz, brodata twarz, w tiarze, ale czapce typowej dla świata wschodniego, z przywiązaną tutaj, proszę Państwa, opaską. Przy czym, proszę Państwa, ta opaska, ten fragment tkaniny, zwróćcie Państwo uwagę, jest zawiązany tutaj. Z przodu. I jest, proszę Państwa, napisane Farnabazes. Czy właściwie nawet powinno być napisane tutaj w genetywie z gosiem, to znaczy w dopełniaczu zgodnie z grecką tradycją. I proszę Państwa, co się dalej dzieje? To samo pojawia się, proszę Państwa, na monetach bitych w Tarsos w Azji Mniejszej. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, ja nie bez przesady, bo nie bez powodu pokazałem Państwu tę monetę Syrakus, że ona jest tylko taka piękna. Bo jak było piękna, to zaczęli ją naśladować wszędzie, gdzie się dało. Proszę bardzo, to jest piękne. Może mniej udane niż tamto arcydzieło, ale to jest powtórka tego, co było. A tutaj mamy, tym razem napis orientalny, głowę satrapy. I kolejny, proszę Państwa, znowu moneta perska. Tym razem naśladująca, proszę Państwa, ateńską sówkę, ale tu, gdzie mamy, powinny się być trzy litery. Skrót miasta, nazwy Aten, ale proszę Państwa, to nie znaczy Aten. Przypominam, że to edytorem, emitentem nie była grecka polis i byli mieszkańcy, obywatele polis. W związku z czym te trzy litery trzeba odczytać nie Aten, ale Ateńczyków, Atenajon. To jest genetivus pluralis. I zawsze tak odczytujemy napisy na monetach greckich. I znów, proszę Państwa, mamy ową głowę nie władcy, choć tutaj jest skrót beta, alfa, sigma od Basileus króla, ale nie wiemy, no tu ta kokarda tutaj, proszę Państwa, jest niezwykle istotna. On nie był królem. Ponieważ wiemy dobrze, że w świecie perskim arystokraci mieli ogromne, że tak powiem, przywileje, jeśli chodzi o kontakt z władcą. Po pierwsze, było tak zwane proskinezis, padali przed nim, na co nie chcieli się nigdy zgodzić Grecy i Macedończycy w odniesieniu do Aleksandra Wielkiego. Robili tak zwanego misia, czyli dawali mu pocałunek w buzie, w policzki zresztą, i nosili właśnie ową przepaskę. Ale to była arystokracja. I arystokracja, proszę Państwa, wiązała tę przepaskę, ten diadem z przodu. Taką kokardkę bardzo dla nas popularną. Ale proszę Państwa, dlaczego owi satrapowie pokazali siebie? Nie wiemy, czy to jest portret. Nie możemy sprawdzić. Ale możemy uważać, że jest to namiastka portretu. Bo na elektronowych monetach Kizykos, które były popularne w całym na całym terenie północnego wybrzeża Morza Czarnego, w Atenach i w innych częściach wschodniego Śródziemnomorza, mamy też przedstawienia rozmaitych ludzi. Ale proszę Państwa, to są nieznani albo to są bogowie. Bo proszę Państwa, tak się złożyło, że tutaj jest to sama sytuacja, ale w Indii. Bo proszę Państwa, tak się złożyło, a ja zaraz Państwu wyjaśnię, dlaczego, skąd się wzięły tamte wyobrażenia. Ponieważ założenie miasta w świecie greckim
każda polis, każde miasto miała swojego boga opiekuna. I dlatego, proszę Państwa, w pewnym momencie, kiedy bito już owe monety, a monety bito często nie z tego powodu, że potrzebne one były w gospodarce, ale posiadanie własnej monety było świadectwem niezawisłości, nawet powiedzmy niepodległości greckiej polis. Każda polis chciała pokazać, że ona jest, jest niezależna i rządzi się sama. Ma własne prawo. I dlatego biła monety, bo miała do tego prawo. Bito, proszę Państwa, monety nawet w tak niewielkiej ilości, że one nie mogły spełniać funkcji gospodarczej. Ale, proszę Państwa, utrwaliło się to, że strona główna monety w świecie greckim przeznaczona była dla Boga. I proszę Państwa, tej mentalności Greków, że nie może być pokazany na stronie zarezerwowanej dla Boga człowiek żyjący, bo człowiek żyjący stawał się Bogiem, dopiero mógł się stać Bogiem dopiero po śmierci, tego gnato Grecy się nie godzili. Przypomnę Państwu, jakie kłopoty miał Aleksander Wielki, kiedy próbował wprowadzić zwyczaje perskie. Proszę Państwa, tutaj mamy monetę Filipa II. Często, proszę Państwa, za często mu pisze się głowa Filipa II. Wiemy, że był brodaty. No, wieniec laurowy czy dębowy. No przecież wszyscy cesarze mają, to jest argument oczywiście wyssany z palca. To jest w rzeczywistości, proszę Państwa, Zeus. Zeus olimpijski, który pokazany został także na monetach Olimpii. A to się, proszę Państwa, ta ikonografia rewersu z napisem Filipu, czyli Filipa, także ma związek z zwycięstwem konia Filipa w Igrzyskach Olimpijskich. W świecie greckim właściciel konia nie musiał być na Igrzyskach, ważne, żeby jego koń wygrał. I proszę Państwa, w tej sytuacji jest pytanie. Po co w tym IV wieku decydowano się na umieszczenie owych nazwijmy portretów, czyli jakbyśmy chcieli nie do końca jeszcze portretów, bo nie jesteśmy z tego sprawdzić, ale zważywszy legendę, nazwijmy je portretami. Proszę Państwa, w tym wypadku zrobili to po pierwsze Persowie, którzy korzystając z menic greckich stosowali własne wymagania. I tak naprawdę uważamy, że przynajmniej w części tych przypadków, gdzie pokazano głowę satrapy na monetach, to były monety wybite dla najemników. To były monety wybite na potrzeby spłacenia żołdu. A ta twarz satrapy miała pokazać, zresztą proszę Państwa, znamy to już na dzień dzisiejszy przez całą historię monety, miało potwierdzić, ta moneta, proszę Państwa, jest na pewno dobra, bo ja się pokazałem na tej monecie i ja to gwarantuję. Ile takich przykładów możemy wskazać w dziennicy w mennictwie nowożytnym? Ile w mennictwie, no późno średniowiecznym, bo we wczesnym to raczej byłoby ciężko. To się zaczęło wszystko właśnie wtedy. I pojawia się, proszę Państwa, problem mennictwa Aleksandra Wielkiego. I proszę Państwa, ile to już było dyskusji, czy na monetach jest Aleksander Wielki, czy nie jest Aleksander Wielki. Czy jest to portret, a w najgorszym wypadku zwolennicy tej tezy mówili, to już jest kryptoportret. Otóż proszę Państwa, to jest moneta wybita w Babilonie. Tu jest twarz Aleksandra ze słynnej mozaiki w Pompeja, która naśladowała oryginalny, namalowany obraz z wizerunkiem Aleksandra III. I proszę Państwa, na tej podstawie próbowano pokazać podobieństwo między tym młodym Heraklesem. Proszę Państwa, przypomnę Państwu, że ród Argeadów za swojego przodka miał Heraklesa, ma być portretem Aleksandra. Jeżeli, proszę Państwa, możemy mówić o portrecie Aleksandra, czy kryptoportrecie, to tylko w tych przypadku tych monet, które wybite zostały po śmierci Aleksandra, kiedy mógł on być zostać uznany, został za Boga. Za życia tego portretu być nie mogło, bo Grecy się temu sprzeciwiali. Chcecie Państwo dowód tej teorii, czy tej opinii? Ano bardzo prosty. Kiedy pierwsi władcy helenistyczni, tacy jak Seleukos I,
władający Syrią, w cudzysłowie Syrią, bo to imperium było zdecydowanie większe. Seleukos I poszedł dalej w Indię niż Aleksander Wielki. Ptolemeusz I w Egipcie, Lizymach w Tracji i Antygonidzi w Macedonii i Grecji. Proszę Państwa, najpóźniej wprowadzono portret władcy na monetach bitych w Macedonii i Grecji. Grecy nie akceptowali umieszczenia wizerunku osoby żyjącej na monetach jeszcze w okresie helenistycznym. I dlatego, proszę Państwa, to jest moneta wybita już po śmierci Aleksandra w Kabile w Tracji i tu możemy się ewentualnie na ten temat bawić. I proszę Państwa, pojawia się nagle już po śmierci Aleksandra, kiedy Antygon Monoftalmos i jego syn Demetrios Poliorketes, ten, który zasłynął obleganiem, aż nie zdobyciem Rodos, pojawia się moneta, na której pokazany jest król. Ano, proszę Państwa, a skąd wiemy, że jest to król? Ano, proszę Państwa, dlatego, że mamy tutaj diadem. O, ale jaka jest różnica? To nie jest arystokrata. Dlatego, proszę Państwa, że arystokrata tutaj miał ten diadem wiązany. Królowie zaś mieli wiązany diadem z tyłu. I proszę Państwa, i dlatego na wszystkich monetach, bitych w starożytności greckiej, na monetach, nie w rzeźbie pełnej, pokażę to Państwu za moment, specjalnie pokazywano ów diadem, żeby nikt nie miał wątpliwości, że on jest zawiązany z tyłu, a więc przedstawienie pokazuje króla. I proszę Państwa, byłoby wszystko ładnie. Tylko powiedzcie mi Państwo, dlaczego on ma tutaj taki ruch? No bo proszę Państwa, no, nawet gdybyśmy go uznali za najgorszego łobuza, a Bidula miał tego pecha, że jak go ostatecznie zamknął Seleukos w więzieniu, to się po kilku latach upił na śmierć, bo tak mu było źle. To proszę Państwa, dlaczego on użył tego roku? Ano proszę Państwa, dlatego, że jak powiedziałem, Grecy nie zgadzali się na portret. I to była taka próba obejścia zasad greckich. To proszę Państwa, róg ma swój powód. Ale powiem Państwu o tym przy kolejnej monecie. Ciut późniejszej przy monecie Seleukosa I. W Tracji, proszę Państwa, mamy Lizymacha i monety Lizymacha. Tu mamy Zeusa zastępuje Atena i mamy portret Aleksandra Wielkiego. I proszę Państwa, tu też jest Aleksander Wielki. I tu jesteśmy pewni, że jest to Aleksander Wielki. Nie dlatego, proszę Państwa, że jest to portret podobny do tamtego. Bo ten portret to jest już, że to przedstawienie jest już rzeczywiście portretem. A spójrzcie Państwo tutaj. To jest róg baran. Tam był róg byka, do którego za moment wrócimy, bo to będzie bardzo istotne. Proszę Państwa, gdyby pokazano tu Aleksandra, to nie byłby Bóg. To byłby Aleksander i mogli się Grecy się temu dziwić. Ale kiedy był w oazie Siła w Egipcie, Aleksander w oazie Siła, kapłani kultu egipskiego uznali go za Boga, za syna Boga Amona. Jeżeli jest synem Boga Amona, to znaczy, że jest Bogiem. A jak Bogiem, to może być jego wizerunek pokazany na monetach. I to jest, proszę Państwa, właśnie róg Amona. Ten róg baranie jest symbolem Amona. Tu jest pokazany, to jest portret Aleksandra. Ale nie Aleksandra jako człowieka, ale jako Boga. Dlatego trafił na owe monety. Proszę bardzo. Macie Państwo tutaj porównanie. Problem polega na tym, że my nie znamy żadnego portretu Lizymacha. A to, co uważamy za portret Lizymacha, to opieramy na zasadzie podobieństwa do monet. Proszę Państwa, Ptolemeusz. Ptolemeusz, Egipt. No przecież nawet w okresie Nowego Państwa, czy w okresie późnym, faraon był Bogiem. Oczywiście to nie ten wielki Bóg z doby Starego Państwa, ale jednak tym Bogiem był. I co się, proszę Państwa, dzieje? Ani Ptolemeusz, ani Seleukos nie mieli żadnych praw do tronu. Ten Egiptu, drugi Syrii. A więc, proszę Państwa, musieli jakoś tę swoją władzę uzasadnić. Mogą królem, proszę Państwa, można było się stać przez urodzenie,
przez, na zasadzie tak zwanych włóczni, przez zdobycie danego królestwa lub przez kupienie go. Ani żaden nie był królem, ani żaden go nie zdobył, bo zrobił, zdobył Aleksander, a tym bardziej nie mógł kupić, bo nie było nawet od kogo. I proszę Państwa, wszyscy wykorzystali tę samą drogę, mianowicie na swoich monetach pokazali Aleksandra, ale Aleksandra w skalpie słonia. Bo skalp słonia oznaczał władcę Indii, władcę całego świata. A więc skoro Aleksander był władcą całego świata, to ja, Ptolemeusz, mogę być władcą Egiptu. I proszę Państwa, to pozwoliło, to jest właśnie zdjęcie monety Ptolemeusza I, ta bita za Seleukosa I, ta sama idea, nieco inaczej wykonana. Ale wszystko grało. I proszę Państwa, z tego powodu właśnie, tego podejścia, łatwiej było Ptolemeuszowi, który dla ludności egipskiej był Bogiem z natury, bo był królem, bo był następcą faraona. Ale dla Greków i Macedończyków nie był. I tą drogą pojawił się portret Ptolemeusza na monetach i on jakoś sobie przeszedł. Ale proszę Państwa, Seleukos próbował zrobić to samo. I proszę Państwa, nic mu nie wyszło. Ale Seleukos, proszę Państwa, wiedząc o tym wszystkim, też pokazał jeszcze inne wyobrażenie Aleksandra. Ale proszę Państwa, proszę, jest to głowa, czy po piersi Aleksandra. Przy czym, proszę Państwa, jest w hełmie zdobionym skórą pantery i tu jest skóra pantery i tu jest, proszę Państwa, róg i ucho byka. Przy czym, proszę Państwa, to jest wyobrażenie Aleksandra, czyli, proszę Państwa, pokazany jest tutaj Aleksander jako Dionizos. I to specjalny Dionizos. A dlaczego, proszę Państwa, ta pantera? No bo, proszę Państwa, do Indii, czyli mówiłem już o tym roznaczeniu skalpą słonia, czym były Indie, Dionizos, jako pierwszy zresztą Grek, według mitu greckiego, dojechał na panterze. I dla każdego Greka było to oczywiste, że jest to połączenie osoby Aleksandra z bogiem Dionizosem. Po drugiej stronie, proszę Państwa, mamy już króla Seleukosa, gdzie mamy Nike wieńczącą tropaion, symbol zwycięstwa. Symbole zwycięstwa zarówno Aleksandra, jak i, proszę Państwa, Seleukosa. I, proszę Państwa, mamy Seleukosa, który, proszę Państwa, pokazany jest dokładnie tak jak Demetrios Poliorkenes. Mamy ów diadem, powtarzam, wyraźnie te końce diademu, że to jest król, a nie arystokrata, i róg byka. Tamten róg byka i ucho byka to był symbol założyciela dynastii. Ale po co ten byk? Bo proszę Państwa, jeden i drugi wpadł na genialny pomysł. Jednym z przydomków Dionizosa był Dionizos rogaty. Róg był symbolem Dionizosa. I obaj panowie chcieli wejść na monety, pokazać się na monetach poprzez połączenie swojego wyglądu z Dionizosa. Oni się pokazali, ja jestem król Seleukos, ale patrzcie na mnie jak na Dionizosa. I proszę Państwa, Grecy się na to nabrać nie dali. I dopiero, proszę Państwa, jego syn Antioch pokazał tak Seleukosa, jak Państwu pokazał. A o tym, jak to było ważne, proszę Państwa, dla owych władców helenistycznych, pokażę Państwu oryginalną rzeźbę Seleukosa, która znaleziona została w Pergamonie. Twarz Seleukosa, proszę Państwa, diadem, symbol królewski, prawda? Wróćmy jeszcze na moment. Długie włosy, przy czym, proszę Państwa, długie włosy to był symbol boskości. I mamy rzecz ciekawą. Portret oryginalny był inny niż ten, który Państwo widzieliście. Bo okazało się, że te części rzeczy, część włosów i diadem można zdjąć. I to był portret Seleukosa jeszcze nie jako króla, a dopiero kiedy został królem, dodano dłuższe włosy, symbol boskości, i diadem. I proszę Państwa, w rzeźbie pełnej mówiłem, że Państwu pokażę, że diadem jest wiązany tak. Ale na monetach, żeby nie było wątpliwości, proszę. W
na każdych monetach, to jest moneta beobaktryjska, to jest władca Demetrius rządzący Bat. I proszę Państwa, dopiero od tego czasu portret stał się obecny na monetach. Od czasu pierwszych władców helenistycznych. Ale cały czas ze względu na podobieństwo do Boga był idealizowany. Dopiero Antioch III, którego Państwu pokazałem, zrobił mały gest. Zaczął pokazywać się zgodnie ze swoim wiekiem. Na początku był młody, potem starszy i jeszcze dalej starszy. I proszę Państwa, to był wiek. Ptolemeusz, koniec wieku IV, początek III. Seleukidzi, początek III wieku. Ale zobaczcie Państwo, pierwszy portret na monetach Macedonii, bitych Macedonii, to jest, proszę Państwa, przełom III i II wieku. A i tutaj władca pokazany został tą samą drogą, jak Państwo widzieliście. A to jest, proszę Państwa, jedna z niewielu rzeczywistych rzeźb ukazujących Ptolemeusza I, który praktycznie jako pierwszy władca ze względu na to połączenie z władztwem faraona, Boga, trafił na monetę. I dopiero w okresie helenistycznym, proszę Państwa, przy takich kłopotach, jak którym Państwu powiedziałem, te monety, na monety wszedł rzeczywisty portret, który od czasów rzymskich, poprzez czasy dużo późniejsze, zagościł praktycznie na stałe w rozmaitych wersjach w mennictwie, no powiedzmy sobie śmiało, niemal całego świata. Dziękuję.